Okej, dzisiaj Wam pokażę dosyć ciekawy filmik, jak drewnem można zarąbiście usunąć cynę z pól lutowniczych. W ogóle zamiast plecionki, taka alternatywa jakaś dziwna. Nie wiem, czy przez głupotę to jakoś mi się odkryło, czy może już ktoś tak próbował się bawić. Pokażę Wam w ogóle, jak to będzie wyglądało. Mam cynę tutaj, na tych polach. Biorę taką wykałaczkę długą bardzo do szaszłyków. Postaram się tą cynę usunąć. I patrzcie, co się dzieje. Widzicie? W zasadzie mamy oczyszczone pola i nienaruszone, bo drewno nie niszczy tego materiału, jest w ogóle miększe. Potem tylko co należy zrobić? Wyczyścić płytkę szczoteczką z tych tutaj elementów. Także tak wygląda wyczyszczenie pól lutowniczych drewnem. No nie, no to jest po prostu przypał. Będziecie się pewnie śmiać, ale poczekajcie, teraz chciałbym oczyścić troszeczkę te pola. I zobaczymy, jak to wyjdzie w ogóle. Czy to ma ręce i nogi? Jak myślicie? Moim zdaniem wyszło co najmniej fajnie. I co jest najlepsze, nie rysuję drewno w ogóle totalnie tych pól lutowniczych. I co zauważyłem? Jest o wiele, jakby nie wiem, bardziej bezpieczne niż użycie plecionki, bo nieraz jak plecionkę się używa, to są takie sytuacje, że że zadrzemy po prostu te pola lutownicze. Tak zwane, nie wiem, pady, jak to się na to mówi. A drewnem to tak się ślizga jakby po tym wszystkim, te drewienko. No i to jest taki mój filmik króciutki na temat usuwania cyny drewienkiem, taką wykołaczką po prostu długą, nie wiem, ona ma 20 cm, do szaszłyków są w sklepach. Powiedzcie, co sądzicie w ogóle o takim sposobie, czy to jest taki jakiś januszowy totalnie sposób, czy może ktoś takiego czegoś używa? Nie wiem, ja lubię kombinować i czasami dzieją się ciekawe rzeczy. Także czekam na komentarze, czy to jest januszowanie, czy jakiś sposób może też na poradzenie sobie z usunięciem cyny z pól lutowniczych.